Prawie tutaj, kurde, nawet prawie chyba dziewiątkę, bo tak dokładnie nie spojrzałem, ale modulacja 5. Z czego nadajesz? Kapelotek, widzę, mikrofon ten sam, to Ewelinę. No, bo to musi być propagacja dobra. Z danego radia nadaję. Bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Modulacja jest głośna, nie przeryta, taka mi się podoba. Wszystko jest ok, w 100%. Ewelina, powiedz mi, na jaki kabel zmieniłaś? Albo 10-4 mm. Jakie oceny za metr? Oj, to zależy jakiej firmy. RG 213 to jest... różni producenci to robią, nie? Ale dobry, dobry producent, to myślę, że około dyszki tak spokojnie już. Ale możesz i za 5 kupić. No, bo kurka, u mnie też by pasowało założyć lepsze, bo mam dużo tego kabla, sporo, bo jest antena od domu, tu nie to sporo. I myślę, że to by też dało dużo. Bardzo dużo, słuchaj, bardzo dużo. Ja słyszę to Ewelinę teraz, no to ja tak nie słyszałem nigdy. Raz, że są bardzo piękne warunki między nami, bo to słychać, ale naprawdę ta modulacja jej się zrobiła. Po prostu ten kabel przepuszcza, tak? Tam było bardzo duże tłumienie. Ja nie wiem, ile ona tego kabla ma u siebie dokładnie, ale tam było niesamowite tłumienie na tym, wiesz, zwykłym RG58 prawdopodobnie miała. Tu jest naprawdę okej. No zgadza się, u mnie teraz jeszcze podskoczyła się modulacja, ja mówię, propagacja się poprawia, a nie pogarsza. Także właśnie ja mam chyba, nie wiem, 40 metrów pewnie tego kobla, trochę go za dużo jest, nie? Go nie chciałem ucinać, bo to kupiłem kiedyś tam okazyjnie. No ale to jest ten RG, no trochę chyba inny, lepszy trochę jak ten RG58, nie? Bo jest taki sztywniejszy, trochę grubszy. No ale to by było dobrze właśnie ten grubszy, bo jakby chciał tam dopałkę, to kurczę straty będą sporo, nie? Tak, potwierdzam. Adam, pozwólcie koledzy, Poznań drugie podejście do mnie robi, pozwolę sobie wpuścić, bo zaraz Marek się wkurzy i mnie tutaj nawyzywa. Marek, do ciebie.